Zachęćmy ich brakami. Przenieśliśmy Państwa oczywiście w inną epokę. Warto jednak zaznaczyć, że na naszym dziedzińcu zamkowym nie odbywają się tylko turnieje rycerskie związane z epoką średniowiecza. Mamy również imprezę zatytułowaną Sejmik Seropolski i ona już znacznie bardziej koresponduje z tego rodzaju pokazami. Zapraszamy Ozorkowskie Bractwo. Jesteś pani w błędzie. Nie chciałem cię urazić. Jak Państwo widzieli, z pojedynku wyszła zwycięsko pani Emma Kim, która zroniła się Alberta w rękę, co nie przeszkodziło później w namiętnym romansie. Pokaz
Pedro, oczywiście osoby polskie, Jasko Rycerskie, w osobach pana Włodzimierza Kierulewskiego i Marty Antoniny Pedro. Dzięki za to. Ja zaproszę już ostatni raz do nas